Cześć, ponownie Paweł, ponownie Maniakanty i kolejna porada dla naszych klientów. Dziś będziemy omawiać program mycie zasadnicze. To jest mycie z ciepłą wodą, z środkiem chemicznym, który pomaga nam ten brud usunąć i na wysokim ciśnieniu. Wszelakie opisy też znajdują się u nas zawsze na banerach. Na myjniach Redkonst ten program znajduje się na podstawowej czerwonej lancy. Niespiralny wężyk, spiralne są zarezerwowane dla felg. Środek wraz z ciepłą wodą to jest najsilniejszy sposób usuwania brudu, tym bardziej, że jest to połączone z wysokim ciśnieniem. I tutaj następna taka uwaga z drobniejszych, jak należy trzymać lancę. Pokażemy ją tu w tym wypadku na sucho. Lancę nie należy trzymać jedną ręką. Wysokie ciśnienie po wciśnięciu pistoletu będzie powodowało wyrwanie tej lancy najprawdopodobniej do góry. Poprawne jest tak naprawdę drugą ręką trzymanie tej lancy. Tutaj są specjalnie ruchome elementy, jeżeli byśmy chcieli inaczej sobie pracować. Są również elementy nieruchome, tak więc komfort wygody jest tutaj zapewniony. Kierujemy do samochodu pod kątem około 45 stopni w odległości około 30 cm. Wolne ruchy podawane z tym wysokim ciśnieniem, ten detergent, ciepła woda spokojnie poradzi sobie z brudem, który przykładowo jeszcze wcześniej rozmiękczyliśmy pianą. Znów dobrą praktyką jest mycie od dołu, tak? Ponieważ całe te zabrudzenia, które jeszcze nie wyczyściliśmy, będziemy cały czas widzieli, co nam jeszcze pozostało. Natomiast jeżeli zaczniemy od góry, to cały zalany samochód będzie powodował, że nie będziemy widzieli, że tu w tym miejscu jeszcze jest takie miejsce, w którym powinniśmy pod tym wysokim ciśnieniem przejechać lancą. Nie jest to trudny program, natomiast trzeba powiedzieć sobie, że tego programu najczęściej używamy najdłużej. Jest tutaj to wysokie ciśnienie, więc naprawdę dobre i istotne jest, aby tą lancę sobie chwycić jedną i drugą ręką i w ten sposób kierować. Nie walczmy tą lancą poprzez jedną ręką, poprzez jedną rękę, dlatego że jest to strasznie męczące, a jak stracimy siły, nie utrzymamy, możemy zrobić krzywdę sobie, możemy uszkodzić samochód, możemy uszkodzić coś na myjni. Tego nie chcemy, przecież my chcemy tylko, aby nasz samochód pięknie wyglądał na ten sezon. Jeżeli interesują Was te porady, wiedzcie, że już niedługo będą kolejne. Zapraszam.